Witajcie. Koty to najpopularniejsze zwierzęta domowe. Kochamy je, oglądamy o nich filmiki w internecie, opowiadamy o nich historie, a przede wszystkim trzymamy je w domu. Na świecie niestety jest wiele bezpańskich kotów. A w dzisiejszym odcinku opowiemy Wam historię o jednym rozdętym kocie, którego przypadkowo znaleziono na ulicy. Pewna kobieta postanowiła dowiedzieć się, co kot ma w brzuchu. Już przy samym dotykaniu jego brzuch był dziwny. Odnosiło się wrażenie, że może pęknąć jak balon. Ta historia wydaje się przerażająca, ale dobrze się kończy. Bezpański kot błąkał się po ulicach, zwijając się z bólu. Nie mógł już nawet chodzić, po prostu siedział lub kładł się. Jego brzuch był tak ogromny, że trudno mu było go ciągnąć po ziemi. W oczach zwierzęcia tkwiło cierpienie. Kobieta z początku myślała, że kotka jest w ciąży i nie może urodzić. Ale bała się dotknąć jej brzucha, ponieważ był okropnie wzdęty. Dlatego natychmiast zdecydowała się zabrać zwierzę do kliniki w koszyczku. Lekarz zbadał zwierzę, pomacał brzuch. Trudno było coś wyczuć palcami, więc wykonano prześwietlenie. Zaskoczyło go to, co zobaczył na zdjęciu. Nie, wcale nie było tam kociąt. Za to cały brzuch był wypełniony ogromną ilością płynu. Nie wiadomo, jak długo kot znajdował się w tak opłakanej sytuacji, ale trzeba było działać szybko. Jego życie wisiało na włosku. Wyobraźcie sobie, że z wnętrzności wyczerpanego zwierzęcia wypompowano ponad 2 litry płynu. Kot nawet nie stawiał oporu, gdy dokonywano na nim różnych zabiegów. Najwyraźniej był wdzięczny ludziom i czuł, że nadchodzi ratunek. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Dzięki darowiznom od życzliwych ludzi kota postawiono na nogi. Wkrótce ma trafić do nowego domu. Jakie to szczęście, że ta kobieta zainteresowała się kotem i uratowała mu życie. Ta historia po raz kolejny udowadnia, że są na świecie dobrzy ludzie. I to wszystko na dziś. Łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.